Są dzieła sztuki, z którymi możemy obcować niezwykle rzadko i to najczęściej w salach muzealnych. Jest mi niezmiernie miło pokazać Państwu na najbliższej aukcji czerwcowej w domu aukcyjnym Paul Swiss Art obraz mistrza XIX wieku Jana Matejki. Obraz, który powstał w 1872 roku, wizerunek słynnego lekarza, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora doktora Karola Gilewskiego. Praca ta w 1915 roku po raz ostatni była wystawiana na wystawie w Wiedniu. Przez 100 lat właściwie nie znaliśmy jej losów i nie wiedzieliśmy, gdzie się znajduje. Historycy sztuki znali ten obraz wyłącznie z fotografii, która została zrobiona na początku XX wieku w krakowskim zakładzie fotografa Józefa Sebalda. Cieszę się ogromnie, że polskiej publiczności ten obraz możemy dzisiaj zaprezentować. Wierzę, że znajdzie się jako część wyśmienitej polskiej kolekcji sztuki, prywatnej, a może i instytucjonalnej.